Szósty dzień nowenny i szóste słowa Jezusa o Duchu Świętym. Tym razem z fragmentu rozmowy Jezusa z Samarytanką. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Często w naszej pobożności lubimy modlić się różnymi wyuczonymi formułami. Mnożymy czasami liczbę różnych modlitw, które należy odmówić, dlatego że możemy coś na Panu Bogu wyprosić. Jezus dzisiaj zwraca nam uwagę na to, abyśmy oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Czyli abyśmy byli też otwarci na takie oddawanie czci Bogu, które nie sprowadza się tylko do wypowiadanych formuł, ale abyśmy modlili się sercem, abyśmy otwierali się na Ducha Świętego też w modlitwie swoimi słowami, spontanicznej, abyśmy byli jak małe dzieci przed Bogiem. Módlmy się dzisiaj dla siebie i dla innych o takie otwarcie na dary duchowe i na modlitwę, abyśmy wchodzili coraz głębiej w rozważanie słowa i w modlitwę prostą, modlitwę dziecka. Oto módlmy się dzisiaj w hymnie do Ducha Świętego. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Boga masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Duchu Jezusa, Duchu Jezusa, wypełnij mnie, wołam przy. Wypełnij mnie, wołam przyjdź, wypełnij.